Cześć, witam wszystkich i zapraszam na wideo recenzję obudowy Antec ISK 600. Obudowa ta ma około 185 mm wysokości, około 260 mm szerokości oraz około 355 mm długości. W obrębie panelu Input-Output mamy port USB 3.0, wyjście na mikrofon, wyjście na słuchawki, port USB 2.0 oraz wiadomo przyciski Power i Reset. Z tyłu obudowy widzimy fabrycznie zamontowany wentylator typu 120 mm, widzimy też tutaj dwie demontowalne zaślepki kart rozszerzeń oraz wyprowadzenie zasilania z zasilacza. Oba panele boczne oraz top obudowy to jednolity fragment szczotkowanego aluminium. Warto też zwrócić uwagę, że i na jednym i na drugim panelu bocznym przewidziano tutaj otwory wentylacyjne, jednak zabrakło już filtrów przeciwkurzowych. Do zamontowania napędu optycznego typu Slim oraz oczywiście dysków przewidziano tutaj dwa zestawy sanek montażowych. Fabrycznie zamontowany wentylator posiada zintegrowany regulator obrotów tegoż wentylatora. Mamy tutaj do dyspozycji dwa tryby, low speed i high speed. Na kuler CPU realnie mamy tutaj do dyspozycji około 170 mm. Wśród tak zwanego całego okablowania z panelu input-output w oczy rzuca się przede wszystkim to, że mamy tutaj USB 3.0 typu wewnętrznego, czyli wiadomo podłączamy USB do PCB płyty głównej, a nie z tyłu, a ponadto widzimy też tutaj wyraźnie wyprowadzenie kabla zasilającego, który wiadomo musimy podłączyć w środku obudowy. Przy odpowiedniej aranżacji okablowania zasilacza, przy odpowiednim doborze zasilacza na karty graficzne możemy tutaj mieć do dyspozycji nawet 310 mm. Tak wygląda przykładowy zasilacz formatu ATX zamontowany w tej obudowie. Jak widać, lepiej jest dobrać zasilacz modularny. Suma summarum, obudowa Antec ISK 600 to po prostu mała obudowa o całkiem sporych możliwościach. Mimo niedużych gabarytów bez problemu zmieścimy tutaj standardowy zasilacz formatu ATX, całkiem wysoki kuler CPU oraz bardzo długą kartę graficzną. Dodajmy jeszcze sporo szczotkowanego aluminium oraz umiarkowaną jak na tą markę cenę, a okaże się, że model ISK 600 to całkiem godna polecenia obudowa. Naturalnie nie jest to obudowa idealna, mnie osobiście razi trochę brak filtrów przeciwkurzowych na obu panelach bocznych.